Uwaga, awaria w elektrowni atomowej na Białorusi. Białoruś, usterka elementu turbogeneratora powodem odłączenia od sieci bloku elektrowni atomowej. Ministerstwo Energetyki Białorusi poinformowało, że w trakcie kontroli systemów technologicznych białoruskiej elektrowni atomowej ustalono, że konieczna jest wymiana jednego z elementów systemu turbogeneratora. Elektrownia, którą odłączono od sieci 12 lipca, zostanie do niej ponownie podłączona dopiero po zakończeniu napraw. W pierwszym bloku energetycznym zakończono przegląd sprzętu i systemów technologicznych, których celem było ustalenie przyczyny uruchomienia systemu ochrony generatora 12 lipca, przekazał resort w komunikacie. Jak podano w czwartek, ustalono, że konieczna jest wymiana jednego z elementów turbogeneratora. Trwają prace z udziałem specjalistów z zakładu rosyjskiego producenta. Po ich zakończeniu przeprowadzone zostaną dodatkowe testy i diagnostyka, po czym blok zostanie podłączony do sieci, podano. Pierwszy blok energetyczny elektrowni jądrowej został włączony do eksploatacji przemysłowej w czerwcu bieżący rok. Białoruska elektrownia jądrowa powstaje w obwodzie grodzieńskim, OKI. 20 km od miejscowości Ostrowiec, według rosyjskiego projektu AS-2006. Składa się z dwóch bloków energetycznych, z których każdy posiada reaktor o mocy do 1200 MW. Siłownię buduje rosyjski koncern Rosatom i jest ona finansowana w większości z kredytu udzielonego Mińskowi przez Moskwę. Według planów, elektrownia ma produkować 18 miliardów kWh energii elektrycznej rocznie. Budowie elektrowni sprzeciwia się Litwa, której władze uważają obiekt za zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa.